Jak działa dożywotnia gwarancja Thermarest? Czym różnią się nowe materace od starych? Dzisiaj o tym zapraszam. W naszej recenzji materacy Thermarest Neo Air X10, które mam tutaj przed sobą i link do niej masz tu i w opisie filmu, mówiłam o dożywotniej gwarancji. Tak jak obiecaliśmy, sprawdziliśmy, jak działa. No więc tak, gwarancja, mimo że dożywotnia, jest oczywiście ograniczona. Dotyczy dwóch przypadków. Wad materiału bądź jakości wykonania. Nie są objęte gwarancją takie rzeczy jak normalne zużycie, ścieranie się, przebicie materaca, niewłaściwe użycie, jakiekolwiek zmiany, samoróbki, przeróbki czy demontaż. Nasze stare materace rozkleiły się i wybrzuszyły. Najpierw Sławka, potem mój. Nie mogły wybrać oczywiście lepszego momentu niż początek wyprawy przez Karpat zimą. No cóż, zgodnie z podstawową zasadą wyprawową, jeżeli coś może się zepsuć, to się zepsuje. Pytanie brzmi więc nie czy, tylko kiedy. No i rozklejenie się materaca, tak jak u nas, faktycznie jest wadą związaną albo z materiałem, albo z jego wykonaniem. I jak najbardziej podlega pod gwarancję, więc wymieniliśmy nasze stare materace na nowe. Reklamacjami w Polsce zajmuje się dystrybutor, czyli firma Packer. Nasz proces reklamacyjny trwał 7 tygodni, więc polecam nie robić tego na ostatnią chwilę przed wyjazdem. Dlaczego tak długo? Po 4 tygodniach dostaliśmy nowe materace, ale w innym rozmiarze. Nowiutkie X-termy różnią się od starych. Ulepszenie sprowadza się do 3 zmian. Pierwsze to, że wierzchnia warstwa materaca jest mniej śliska. Dla osób, które śpią jak kamień, nie ma to znaczenia, ale jeśli ktoś we śnie rzuca się jak paralityk, to robi różnicę. Druga to ograniczenie szeleszczenia. Szeleści mniej, ale nadal. Trzecia to zawór winglock. I to największa i zasadnicza zmiana. Zawór ma większy otwór, dzięki czemu materac szybciej napełnimy i wypuścimy z niego powietrze. Dodatkowo zawór ma skrzydełka blokujące uciekanie powietrza podczas nadmuchiwania, więc teraz można to zrobić bez utraty przytomności. Oprócz materaca w zestawie dołączone są worki. I tak nasza wersja z 2015 roku miała tylko jeden worek, który jednocześnie służył do pompowania i przechowywania materaca. Potem wprowadzono 2 worki, osobno do przechowywania, osobno do pompowania. No teraz ten worek właśnie do pompowania ma wielki otwór z korkiem dopasowany do nowego zaworu winglock. My materace przechowujemy zazwyczaj właśnie w worku do pompowania, więc drugi jest zbędny, ale oczywiście można go użyć do czegoś innego. Wraz z materacem dołączony jest też podstawowy zestaw naprawczy i ulotka, więc jeśli znasz angielski, francuski bądź niemiecki, dowiesz się z nich, jak obsługiwać zawór winglock, informacje o materacu i gwarancji i informacje o bezpieczeństwie. Nie testowaliśmy jeszcze nowych materacy w terenie, ale pogoda wybitnie sprzyja, więc pewnie niedługo to zrobimy. Tymczasem zobacz nasze inne recenzje sprzętu, których używamy na wyprawach. No i subskrybuj kanał, bo w ten sposób pomożesz nam rozwinąć i nie przegapisz kolejnych filmów.